ranek gdzieś w Nowym Jorku, stanie Nowy Jork, piękne widoki, parking przydrożny, cichy i spokojny. Oprócz tego, że oczywiście wszyscy śpią z włączonymi silnikami. Pogoda parna nadal, ale nie na tyle, żebym ja silnik wyłączał oczywiście. Dzień ostatni naszej trasy, dzisiaj po południu rozładunek. Także jak tylko się zjedziemy, to jedziemy dalej w drogę. Cześć, Piotrek mówi. Chciałem się przypomnieć tylko, że dziś wieczór się rozładuje w Winthrop. Czy będziesz miał? No dobra, to na razie przynieś. Uśmiech. Witaj przydatny. Za 5 minut jedziemy, tylko wydrukuję kartę drogową i ruszamy trochę. Dlaczego naczepy z USA się nie łamią? My w Europie mamy dwie grube ramy ze stali utwardzonej. I się łamią. No właśnie, to jest zdumiewające, bo tak na chłopski rozum to rzeczywiście ta naczepa nie powinna... Wiesz, zwłaszcza, że czasami się na środku postawi
jakąś tam rolkę stali, która waży 20 ton i ta naczepa to wytrzymuje, więc sporadycznie się spotyka złamane naczepy. Ja widziałem może ze 2 czy 3 takie naczepy, które się złamały przez 30 lat. Ale ich tutaj miliony jeżdżą i wszystkie są samonośne i mają po 15-20 lat i ciągle jeżdżą i się nie łamią, także jest to zdumiewająca konstrukcja. Powinno Discovery nakręcić reportaż na temat tych naczep. Dlaczego się nie łamią? A my przejeżdżamy przez most na rzece Hudson, która płynie troszkę w dół, płynie dookoła Manhattan. Opływa Manhattan. Z jednej strony East River Manhattan opływa, a z drugiej strony właśnie Hudson River. I tutaj my jesteśmy nad tą Hudson River właśnie. Most oczywiście płatny, ale my płacimy przy pomocy Easy Passa elektronicznie, więc... Loluś, witajcie. Czytałem, że w Polsce tak zwane rutynowe kontrole trzeźwości są nielegalne, bo policjant musi mieć uzasadnione podejrzenie, by taką kontrolę przeprowadzić. Wiesz, to nigdy nie jest takie proste, bo to jest kwestia interpretacji przepisów. W Ameryce uważano, że to... Jakubek 27. Witaj, Hiobie, nie było mnie tu już z miesiąc. Posądzili się różni ludzie, że jest nielegalne tego typu kontrole i sądy zadecydowały, że są legalne, także wszystko zawsze kwestia interpretacji sądu. Tu były bramki do przejechania bez zwalniania, ale widocznie mieli zbyt duży problem z tym w Nowym Jorku, bo za dużo ludzi tam wtedy przejeżdżało i nie zwalniało, a nie mieli Easy Passa, więc widzę, że teraz trzeba powoli przez bramki przejechać. I szlaban się musi otworzyć, jak się ma Easy Passa, a jak się nie ma, to trzeba go szybko zatrzymać. Ja mówię, że ścianka stanowi ściankę belki, której podstawą jest podłoga. Taki celownik, a nawet profil zamknięty, jeśli uwzględni się dach. Na tym polega samonośność, że cała naczepa jako taka stanowi belkę o odpowiedniej wytrzymałości. Wyprzedzimy kajaczek po poboczu, bo coś nam tutaj ciasno się robi. Wjeżdżamy do Connecticut. Wjeżdżamy na wagę, także coś to dzisiaj jakąś mamy akcję, zdaje się, bądź przezorny na drodze. Zdaje się, musi sobie kartę drogową poprawić, bo zatrzymał się na momencie. Kodretki. A w Stanach jest jakiś odpowiednik polskiej inspekcji transportu drogowego? Czy wszystkim zajmuje się policja? No, to jest policja, ale to jest inspekcja samochodowa. Tutaj właśnie jedziemy do policji, do inspekcji samochodowej, ale to jest wydział policyjny. Ktoś chciał wagę objechać, policja wyskoczyła. Nie bardzo ten kierowca.
widocznie nam dobrze z oczu patrzy. Ja wiem, dlaczego te inspekcje są otwarte, żebym miał materiał do mojego reportażu dobry. Chyba to jest przyczyna. Jedziemy przez Hartford, Connecticut, stolica stanu Connecticut. Tu jest taki fajny dom na falach, co stoi. Cały wieżowiec stoi na falach i to na krzywych falach. Wszystko będzie widać, kiedy zrobiłem tego zdjęcia. Jak się sile pisze Hartford, Connecticut, to na pewno zdjęcia na sroka była sroku. I ciudaki, i ciudaki jedzie. Вдыхаю полной грудью эту смесь. И ни наград не жду, ни наказания. И думая, что ты... Габриэль, в Хьоге jesteś niesamowitym pasterzem. Nie myślałeś o tym, żeby iść do seminarium? Rozwiałbyś wątpliwości wielu swoich uczniów na katechezie. Дыхание, я падаю. Widocznie Pan Bóg potrzebuje też takiego osiąka w ciężarówce. Bo to jest... O, tu jest ten budynek, o którym widziałem. Za wiaduktem się ukaże u góry. I te nogi, na których on stoi. Nie wiem, czy to widać. Słabo widać, już zniknęło. Zjeżdżamy tutaj. Słowo trzeba głosić na dachach, nie tylko w kościele i w seminariach. No, wiesz, to jest... Ja tutaj mogę dotrzeć do ludzi, do których ksiądz czy pastor nie dotrze, więc... Jest tak, że potrzeba ludzi znających naukę kościoła tylko na apolu. Czasami jest dobrze, żeby właśnie o tym Panu Bogu powiedzieć w innych warunkach i w innych okolicznościach. Siedem minut po 12:00. Zakończył się siódmy dzień naszej podróży. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Bo pamięci jest siła zaklęta. Więc pamiętaj, synu mój, o kolorach białym i czerwonym, o symbolach orła i korony. Bo pamięci jest siła zaklęta. Więc pamiętaj.